natomiast ponieważ złożenie aplikacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zakończeniem pierwszego etapu. I dlaczego chciałem położyć akcent, że ten proces jest dla nas ważny, ponieważ nad aplikacją bezpośrednio pracowało ponad 80 osób. Jest to praca zbiorowa wielu osób, pośrednio, biorąc pod uwagę wszystkich naszych konsultantów i osoby, które zewnętrznie z nami pracowały, sprawdzały. Jest to grupa ponad 200 osób, które biorą udział również w grupach roboczych, które powstawały, dzięki którym właściwie doszliśmy do pewnych wniosków i do pewnych konstatacji. To wszystko efekt prac tych grup roboczych, które pracowały nad wieloma aspektami. To wszystko znajduje się w tym dokumencie, w naszej aplikacji do konkursu do tytułu Europejskiej Ekspozycji Kultury. I to właśnie, myślę, że to jest nasz pierwszy wyróżnik, to ludzie. To ludzie i kapitał ludzki, który mamy, potencjał społeczny, który jest bardzo mocno zaakcentowany w tej aplikacji. Oczywiście infrastruktura jest bardzo ważna i tutaj nie boimy się, ponieważ mamy tak silne wsparcie Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast z naszej strony ważne było zaakcentowanie kapitału społecznego i kreatywności łodzian, potencjału, który drzemie wśród naszych mieszkańców. Także to ludzie. Po pierwsze, ludzie.